W Warszawie doszło do serii gwałtów. Kierowcy Ubera, właśnie tych narodowości, gwałcą Polki. Ta sytuacja dopiero może zacząć się jeszcze bardziej pogłębiać, ponieważ ci ludzie, którzy przyjechali do Polski, to jest około 3 milionów ludzi, oni w dalszym ciągu jeszcze szukają pracy, więc powinniśmy ograniczyć pomoc finansową Ukrainie, starać się ograniczyć, ponieważ Polski jest nie stać na to. Ceny mieszkań są rosną, po prostu będą coraz wyższe, ponieważ zapotrzebowanie jest coraz większe z uwagi na obecność imigrantów. My jako Ruch Narodowy ubiegaliśmy się o budowę muru. Dzień dobry, ja nazywam się Filip Waligórski i witam Państwa w naszym programie Po dwukropku. Jak Państwo widzicie, w czasie naszej krótkiej nieobecności dokonały się pewne zmiany w wystroju naszego studia, ale wracamy już do stałej pracy i cotygodniowych wywiadów. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceprezes Ruchu Narodowego w Radomiu, Mariusz Krzemiński. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do programu. Na początku chciałbym Pana zapytać, jak przebiega praca Ruchu Narodowego w Radomiu? Jakie działania podejmowaliście w ostatnim czasie? Czy może jakieś działania planujecie? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o spotkaniu z posłem Robertem Winnickim, posłem Konfederacji, które teraz planujemy. Odbędzie się ono 20 maja o godzinie 18 w hotelu Glas w Radomiu przy ulicy Beliny Prażmowskiego 17. Jest to takie najbliższe nasze wydarzenie, które organizujemy. Zaprosiliśmy posła, prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego do Radomia. Będzie można z Robertem Winnickim, posłem Konfederacji, porozmawiać na tematy, które mieszkańców Radomia będą interesowały. Będzie można zadać pytanie. Jest to spotkanie otwarte, więc każdy będzie mógł w nim wziąć udział. Spotkanie organizujemy w miejscu bardzo dobrym, ponieważ jest to miejsce przy dworcu, więc można dojechać również spoza miasta. I jeżeli chodzi o, to jest takie najbliższe spotkanie, to co planujemy, więc zapraszam serdecznie na to wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizowaliśmy w maju, no bo nie mogę powiedzieć o wszystkich akcjach i wszystkich wydarzeniach, które organizujemy, ponieważ musielibyśmy mieć na to większą część czasu i tutaj pewnie by czas programu nie wystarczył. Natomiast mogę powiedzieć o 2 maja, czyli Święto Flagi. Rozdawaliśmy 150 flag mieszkańcom Radomia na ulicy Żeromskiego, przy Urzędzie Miasta, i akcja cieszyła się bardzo dużym właśnie tutaj zainteresowaniem przez mieszkańców i no, pozytywnie zostało to wszystko odebrane, także akcję uważamy za pozytywnie zakończoną, za udaną. Jeżeli chodzi o jeszcze takie wydarzenia z maja, to braliśmy udział w obchodach miejskich w Radomiu, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nasza delegacja, ponieważ Ruch Narodowy jest częścią Konfederacji, więc wystawiliśmy delegację do złożenia kwiatów na płycie nieznanego żołnierza pod kościołem garnizonowym w Radomiu. Oraz jeszcze planujemy jedno wydarzenie, którego jesteśmy współorganizatorem jako Ruch Narodowy. Chodzi o wydarzenie 21 maja, które jest wydarzeniem śladami żołnierzy wyklętych majora Hubala dokładnie, i na które też serdecznie zapraszam. Oczywiście tych wydarzeń jest więcej i tutaj głównie no, my jako partia polityczna zajmujemy się sprawami również politycznymi, więc tutaj prężnie działamy na terenie Radomia, lokalnie, jako Konfederacja, więc tutaj głównie zajmujemy się sprawami mieszkańców, nagłaśniamy pewne sprawy, zapraszamy do kontaktu oczywiście, jeżeli są jakieś sprawy, które moglibyśmy poruszyć czy pomóc w pewnych kwestiach, to oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami. Przejdźmy może teraz do tematów bieżących. W związku z wojną na Ukrainie, wiadomo, napłynęło do Polski
kilka milionów migrantów, tak? I oczywiście Polacy otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy, no tylko widzimy już, że pojawiają się pewne problemy w związku z tak dużymi grupami ludzi, które przeniosły się po prostu z jednego państwa do drugiego. Jednym z takich problemów jest kwestia pogorszenia się warunków pracy i zaniżania płac wśród najniżej wykwalifikowanych polskich pracowników. Pojawiają się głosy, m.in. Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom komunikowało, że zgłaszają się do niego Polki, pracowniczki sektora gastronomicznego oraz sprzątaczki, które mówią, że są szantażowane przez nieuczciwych przedsiębiorców tym, że zostaną zastąpione przez pracowniczki z Ukrainy, no, mające mniejsze wymagania, tak, co do pensji i czasu pracy. Jak Pana zdaniem, jak zdaniem Ruchu Narodowego i Konfederacji, państwo polskie powinno podejść do tej kwestii? Oczywiście moim zdaniem państwo polskie powinno zareagować na to, co się dzieje, i wiemy o tym, że ta sytuacja dopiero może zacząć się jeszcze bardziej pogłębiać, ponieważ ci ludzie, którzy przyjechali do Polski, to jest około 3 milionów ludzi, oni w dalszym ciągu jeszcze szukają pracy, więc nie dość, że już w tym momencie występuje problem, to ten problem może jeszcze bardziej się pogłębić, dlatego należy zareagować, należy ograniczyć w jakiś sposób na pewno również finansową pomoc Ukrainie, ponieważ z tego również wynika inflacja, która ma miejsce w Polsce, czyli powinniśmy mierzyć siły na zamiary. Polska no niestety nie jest aż tak bogatym krajem, żeby móc tak bardzo pomagać. Jeżeli chodzi o ceny mieszkań i o warunki mieszkaniowe oraz o właśnie tutaj pracę, no inflacja napędza również ceny mieszkań, czyli podniesienie stóp procentowych sprawiło, że ceny kredytów są wyższe. Większość właśnie ludzi, którzy wynajmują mieszkania, spłacają tym samym kredyty, które no niestety zdrożały, i dzięki temu zdrożały również czynsze, więc no mieszkania są, właśnie, ale... Problem mieszkaniowy to jest to, co się pojawia w związku z migracją, no, sprzężony z właśnie podnoszeniem stóp procentowych i z inflacją, pogłębia jeszcze ten kryzys mieszkaniowy, który mieliśmy przed wybuchem wojny. No, młody Polak nie jest w stanie wyprowadzić się tak naprawdę obecnie od rodziców. No tutaj też należałoby podjąć chyba jakieś działania, prawda? Tak, powinniśmy podjąć tutaj działania i no, oczywiście inflacja ma wielu ojców i tutaj jest wiele czynników wpływających na inflację. Inflacja jest spowodowana między innymi COVID-em, między innymi wojną na Ukrainie i wieloma innymi czynnikami, które wpływają. Ceny mieszkań rosną, po prostu będą coraz wyższe, ponieważ zapotrzebowanie jest coraz większe z uwagi na obecność imigrantów oraz z uwagi na to, że właśnie stopy procentowe wzrosły, więc ceny, raz, że ceny budowy mieszkań wzrosły, a dwa, że ceny mieszkań, które już istnieją, również wzrosły ze względu na ceny kredytów, które są spłacane. Dlatego tutaj no, my sprzeciwiamy się masowej imigracji. Nigdy nie byliśmy za tym, aby tak duża ilość ludzi została wpuszczana bez weryfikacji. Należy weryfikować ludzi, którzy przekraczają granicę. Oczywiście rozumiemy sytuację, jaka jest obecnie, no jest po prostu sytuacja wyjątkowa, natomiast należy w jak największym stopniu weryfikować, kto do nas przyjeżdża, w jakim celu, i tutaj no nie demonizowałbym akurat tak bardzo Ukraińców, chociaż z ich, to jest po prostu jedna z przyczyn właśnie, główna przyczyna wzrostu no naszych problemów, tak, z pracą, naszych problemów z tutaj ludzi z pracą i z mieszkaniami, ale również zwróciłbym uwagę na imigrantów nielegalnych, którzy przyjechali z innych krajów, z krajów obcych nam kulturowo, bo trzeba zwrócić uwagę na takie kraje jak Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Algieria chociażby, gdzie w Warszawie doszło do serii gwałtów. Kierowcy Ubera
właśnie tych narodowości gwałcą Polki i jest kilkadziesiąt przypadków, około tam 20 przypadków w tym momencie, ale policja twierdzi, że gwałty są niezgłaszane, że może to iść w setki nawet tak naprawdę, więc tutaj no, tą sprawę trzeba na pewno rozwiązać w ten sposób, że powinniśmy ograniczyć pomoc finansową Ukrainie, starać się ograniczyć, ponieważ Polski jest nie stać na to, oraz ograniczyć napływ imigrantów, a imigrantów nielegalnych, którzy są obcy nam kulturowo, powinniśmy starać się usuwać z naszego kraju. Właśnie można powiedzieć, że rząd dokonuje tutaj takiego zabiegu, że z jednej strony, prawda, na granicy białorusko-polskiej jest budowany mur. Ci imigranci, którzy tam napierają, nie są wpuszczani, tak? No ale jednocześnie od lat mamy ten proces wydawania zezwoleń na pracę właśnie osobom czy to z Azji Środkowej, czy to z Dalekiego Wschodu. Ich liczba też właśnie rośnie dynamicznie. No mamy w Polsce tam według różnych szacunków możliwe, że ponad 100 tysięcy Wietnamczyków są sprowadzani imigranci z Filipin, z innych krajów właśnie tej Azji Dalekiej, no ale też z tych krajów Azji Środkowej, tak? Oczywiście i tutaj właśnie przy okazji tej ogromnej imigracji z Ukrainy być może część tych imigrantów, którzy chcieli się przedostać przez Białoruś, również dostało się do Polski. Natomiast tutaj mogę zaznaczyć to, że my jako Ruch Narodowy ubiegaliśmy się o budowę muru, który jest budowany obecnie na granicy z Białorusią i uważamy, że to jest bardzo dobry ruch. Popieramy. Sam osobiście również w Warszawie rozmawiałem z mieszkańcami Warszawy na temat tego muru i bardzo były pozytywne opinie. Oczywiście różne głosy były zabierane na temat zwierząt rzekomo, które miały być kaleczone przez zasieki, które były wcześniej. No i właśnie wymyśliliśmy takie rozwiązanie, żeby zrobić mur z prawdziwego zdarzenia, mur właśnie taki solidny, który byłoby ciężko przeforsować. No i tutaj odciążone zostaną służby, nie będzie to tak trudne w utrzymaniu właśnie porządku na granicy. No jest to również jeden z aspektów właśnie obronności państwa, tak? Szczelne granice przede wszystkim to jest jeden z aspektów obronności. Właśnie a propos obronności. Wojna na Ukrainie pokazała nam, że no nie żyjemy w bezpiecznym miejscu na świecie, tak jak komunikowali nam to rządzący i elity. Tak? No de facto mamy pełnoskalowy konflikt za naszą granicą. Bomby spadają kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Co w takim wypadku powinna zrobić Polska? Jak powinniśmy rozwijać naszą obronność? W jaki sposób powinniśmy zwiększać nasze bezpieczeństwo? Przede wszystkim powinniśmy prowadzić politykę wielowektorową. Powinniśmy nie nastawiać się tylko i wyłącznie na współpracę z jednym krajem czy z konkretnymi krajami, ale prowadzić politykę wielowektorową. Przede wszystkim my postulujemy za tym, aby był szeroki dostęp do broni, czyli tutaj przeszkolenie z obsługi broni, szeroki dostęp do broni, pozwolenie na broń. Najlepiej po prostu, żeby każdy mógł posiadać broń u siebie w domu do obrony i żeby znał. Minister Czarnek teraz ma wprowadzać pewne zmiany od nowego roku szkolnego w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, chyba tak to się nazywa. Uczniowie mają być właśnie zapoznawani z obsługą broni i w szkołach średnich też mają być organizowane przez szkoły wyjścia na strzelnice. Czy uważa pan, że to jest dobry krok? Myślę, że to jest bardzo dobry krok i tych kroków powinno być jak najwięcej właśnie z edukowaniem z obsługi broni, ponieważ no to wiadomo, że to nam się przyda, to przyda się każdemu właśnie, na pewno no nikt nie życzy, aby do nas zawitała jakikolwiek konflikt zbrojny, ale nawet dla własnych umiejętności strzeleckich, dla własnej samoobrony to będzie przydatne. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę, że jeszcze bardzo ważne jest posiadanie silnej armii, nowoczesnej armii.
Tak jak mówiłem, właśnie polityka wielowektorowa i właśnie szczelne granice przede wszystkim, ponieważ to sprawia, wszystko razem wzięte sprawia, że właśnie Polska będzie bardziej bezpieczna i Polacy będą czuć się bezpieczniej, pewniej. Będziemy wiedzieć, że w razie konfliktu każdy jest na to przygotowany. Powinny być również według mnie tworzone właśnie takie właśnie szkolenia z pierwszej pomocy, tak jak tutaj właśnie pan redaktor wspomniał. No to jest coś, o czym mówiliśmy już od dawna, właśnie o szerokim dostępie do broni i o tych szkoleniach. My już o tym od dawna mówimy, a to teraz widać, że jest wprowadzane, kiedy sytuacja się zmienia, kiedy widać, że jakieś konflikty są coraz bliżej, tak? Jest tutaj konflikt na Ukrainie, tuż za naszą granicą, więc widać, że teraz te słowa, które wcześniej my wypowiadaliśmy, teraz stają się potrzebne, tak? I teraz rząd zaczyna te rzeczy realizować. W ostatnim czasie mamy stale podnoszone tak stopy procentowe, rośnie inflacja. No, przeciętni Polacy stale biednieją, zmniejsza się ich poziom życia. Czy w takiej sytuacji państwo polskie powinno przygotowywać jakieś programy pomocowe i w jakiś sposób wydawać kolejne pieniądze, żeby starać się zniwelować ten problem? Czy może receptą byłoby ograniczenie jakichś wydatków państwa? Uważam, że państwo polskie powinno ograniczyć zdecydowanie wydatki związane z pomocą, z uwagi na to, że to nas bardzo drogo kosztuje. Bardzo dużo już pomogliśmy, a teraz pogłębiająca się inflacja i to, co jeszcze nas może czekać, no może skutkować bardzo negatywnymi tutaj wydarzeniami. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że no brakuje nam pieniążków na lokalne tutaj sprawy, tak, lokalne budowy, lokalne chociażby poprawę infrastruktury, a ciągle wydajemy pieniądze na wsparcie innych narodów. Oczywiście rozumiemy to, że Ukraina jest obecnie w takiej sytuacji, w jakiej jest, natomiast no, nie jesteśmy w stanie też w nieskończoność pomagać, ponieważ już no, do tej pory bardzo dużo pomogliśmy. Powinniśmy zdecydowanie zacząć ograniczać te wydatki i pomyśleć o własnym narodzie, własnym państwie, o tym, aby nasi obywatele również mieli jakiś komfort po prostu życia na konkretnie jakimś poziomie, na jakiejś stopie po prostu, jeżeli chodzi o finanse. A ja również przy tej okazji uważam, że powinienem poruszyć temat, no, jeżeli chodzi o infrastrukturę w Radomiu, do tej pory nie został zbudowany, nie został poprawiony wjazd do Radomia, ulica Wolanowska. Również osobiście na ten temat poruszałem te sprawy podczas konferencji prasowych, wysłałem pisma do urzędu, do MZDiK. I jak widać, no, brakuje pieniążków na takie sprawy, a ciągle pomagamy, także ja myślę, że należy już powoli wyhamować tą pomoc i skupić się na własnych wydatkach. Tym tematem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był wiceprezes Ruchu Narodowego w Radomiu, Mariusz Krzemiński. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwowania naszych profili na Facebooku, YouTubie, Instagramie, Twitterze oraz Spotify.